Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu programów Wiadomości Samorządowych, w których pokazujemy dostępne kierunki kształcenia zawodowego w naszym mieście. Dzisiaj jesteśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze. Szkoła jest zespołem szkół ogólnokształcących i technicznych, to kierunki w ogólnym kształceniu i technicznym. Zacznę od technikum. Technikum analityczne, które daje szansę na to, żeby znaleźć pracę w laboratoriach wszelkiego typu, ale co jeszcze bardzo istotne, przy rozszerzeniu chemii i biologii można też zyskać takie wykształcenie, żeby dostać się nawet na medycynę. Jest to dużo godzin przeznaczone właśnie tylko na tą biologię i na chemię, oczywiście matematyka także, jeżeli ktoś wybierze w rozszerzeniu, ale przygotowanie do matury przez 4 lata jest naprawdę dobrym czasem. Tą szkołę wybrałam tylko dlatego, że chciałam jakiegoś wyzwania, bo nie wiedziałam, co chcę robić i stwierdziłam, że technikum to będzie dobry pomysł. I jak mi się nie spodoba, to stwierdziłam, że po prostu zmienię profil, ale bardzo mi się to spodobało i mamy fajnych nauczycieli, mamy super zajęcia praktyczne. I powiedz więcej o swoim profilu. Jestem na profilu technik analityk, czyli tutaj głównie chemia. Chciałabym dalej się rozwijać, jeżeli chodzi o technikę analityka. Chcę być laborantem w przyszłości. Może to się będzie jeszcze łączyć z kryminalistyką, taki mam plan. Przyszedłem tutaj, ponieważ bardzo lubię chemię i jest to moja pasja. I później chciałbym zostać technikiem, analitykiem i pracować w laboratoriach. Zawsze interesowała mnie chemia, medycyna również, analityka medyczna, a to mi pozwala spełniać się w moich marzeniach. Właśnie ze względu na to wybrałam tę szkołę, bo to był ten kierunek, który mnie interesuje. A zwłaszcza jest dużo zajęć praktycznych. Uczymy się otrzymywania wodorotlenków, różnych substancji oraz jak wpływają na organizm. Jest to naprawdę przydatne i dużo informacji. Wybrałam specjalnie ten profil, żeby dalej coś z tym robić. Co chciałbyście robić w przyszłości? Najbardziej bawić się w takim właśnie laboratorium. To nas najbardziej interesuje. Chciałybyśmy najlepiej może coś z kryminalistyką związanego. Następny to liceum. Liceum ogólnokształcące i kierunki wzbogacone jedną godziną lekcyjną, która w jakiś sposób charakteryzuje ten kierunek. I na przykład medialna, klasa medialna. Byłem głównie nastawiony na kierunek typowo humanistyczny, a medialna no to już jako dodatkowy taki przedmiot dla zainteresowanych. No. Ja byłam ciekawa właśnie tego medialnego, tych dopełnienia takich przedmiotów. Tam jest zajęcia dziennikarskie i w drugiej klasie PR. No i one naprawdę są bardzo ciekawie prowadzone, a klasa humanistyczna, bo lubię język polski. W przyszłości co chcecie robić? Ja do końca jeszcze sama nie wiem. Myślę, że pozostanę na tym torze humanistycznym, ale co to będzie, to się okaże. Ja również chciałbym pozostać na drodze humanistycznej. Nie wiem, może jak praca zawodowa, no to byłaby związana z edukacją. Następnie klasa bezpieczeństwa wewnętrznego. Klasa matematyczno-fizyczna, tam gdzie ścisłe są oczywiście przedmioty, tutaj preferowane. No i cóż, obliczenia matematyczne. I znowu dodatkowa godzina, która charakteryzuje dany kierunek. Następna propozycja to klasa psychologiczna. I tutaj godzina wyjątkowa, bo z psychologii i pedagogiki. No, klasa wyjeżdża na wycieczki, ale wycieczki edukacyjne do uniwersytetów, gdzie mogą jeszcze uczestniczyć w wielu, wielu wykładach. Tak jak matematyczno-fizyczna też współpracuje bardzo szeroko z Uniwersytetem Ekonomicznym tutaj w Jeleniej Górze, gdzie chodzą na zajęcia, piszą kolokwia, no i uzyskują oczywiście bardzo wysokie wyniki. I klasa artystyczna, która przyciąga tych, którzy jeszcze nie są sprecyzowani tak naprawdę w kierunku tych działań artystycznych, ponieważ mogą robić tutaj wszystko. Mamy przedstawienia teatralne, mamy malarstwo, częste odwiedziny w BWA, w muzeum, czyli takie obycie ze sztuką pod każdym względem. I myślę, że to jest bardzo istotne. Wybrałam ten profil, ponieważ są prowadzone bardzo ciekawe zajęcia z super nauczycielką. Mamy dużo występów w teatrze, w JCK-u. Organizujemy różne imprezy w szkole. No, bardzo ciekawy profil. Spełniasz się tutaj? Tak.
Szkoła proponuje wybór przedmiotów rozszerzonych pod koniec pierwszej klasy, czyli bez względu na to, do jakiego profilu uczeń trafi, pod koniec drugiej klasy może sam wybrać przedmioty rozszerzone, bez względu na to, czy jest w klasie humanistycznej, czy jest matematyczno-fizycznej, czy lingwistycznej, ma prawo i matematykę rozszerzoną, i fizykę rozszerzoną wybrać. Tutaj nie stajemy na przeszkodzie. Po prostu młodzież często dojrzewa do tych swoich wyborów dopiero pod koniec pierwszej klasy. Więcej informacji odnośnie kierunków kształcenia w Jeleniej Górze można zasięgnąć na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl lub na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych. A w następnym odcinku odwiedzimy Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3.